Ten trening jest jednym z wielu, jakie już na Ciebie czeka. Wejdź na platformę mamsmyśliklab.pl. Podcasty, inspiracja, motywacja, przepisy i co tydzień nowy trening. Zapraszam! Cześć, zapraszam Cię na 10-minutowy trening na płaski brzuch. Naszym celem jest wzmocnienie Twoich mięśni brzucha, sprawienie, że brzuch będzie bardziej płaski i zarysowanie mięśni. Wplataj ten zestaw ćwiczeń regularnie w swój plan treningowy. A teraz zaczynamy! Okej, rozpoczynamy nasz trening. Uruchamiam timer. Kładziemy się i uwaga, trzymamy ręce na karku. Podnosimy jedną nogę do klatki piersiowej. Po drugiej stronie nogi do klatki i wyprost. Nie opuszczamy. Jeszcze raz do klatki. Na drugą stronę do klatki i wyprost. Jest wydech. Bok, wydech i odkładasz. Głowy nie odkładamy, nogi nie odkładamy, wykonujemy tę serię ciągiem. I jest wydech, bok, wydech, opuszczamy, nie odkładamy. Wydech, bok, wydech i lecimy dalej. Raz, bok, hop i bok i bok, ekstra. Krótka przerwa, przygotuj się, zmienimy nogę. Lędźwia pamiętaj doklejone do maty, a broda odstęp od mostka na szerokość pięści w każdym dzisiejszym ćwiczeniu. I raz, dwa, trzy, cztery, opuść. Raz, dwa, trzy, cztery, opuść. Raz, dwa, trzy, cztery, opuść. Jeszcze. Ekstra. Kładziemy głowę, ręce teraz będą wzdłuż tułowia. Pracujemy nogami, górna część ciała będzie uniesiona mniej więcej do wysokości dolnych kątów łopatek i pracujemy nogami. Raz jedna strona, raz druga wyprostowana, raz jedna noga, raz druga. Brzuch napięty, lędźwia doklejone są do maty. Bardzo dobrze, trzymaj. Odkładamy głowę. Chwila przerwy. Wybieramy sobie nogę, bo będziemy ćwiczyć najpierw na jedną stronę. Na przykład niech to będzie prawa, ręce do góry. Wyprostuj nogę. Ręce prowadzimy bokiem do kostki, do boku naszego ciała, kolano przyciągamy do klatki. Wdech, wdech, krótka przerwa, ręce zostają u góry, zapamiętaj, którą nogą ćwiczyłaś, bo teraz zmienimy nogę. I wdech, wydech, wdech. Thank you.
Bardzo dobrze, ręce na kark. Zmienimy nogę. Unosimy górną część ciała i kolano. Łokieć, kolano, wyprostuj. Łokieć, kolano, wyprostuj. Oba łokcie są nad matą, uniesione. Wydech i wydech i tak, trzymaj. Lecimy do końca jeszcze. Hop. I wydech. I wydech. Powoli opuszczamy nogę. Skręć ciało. Wydech. Mała przerwa, zmieniamy stronę. Zapamiętaj, która to była noga. Jeśli ciągle cię się myli, to sobie przygotuj ją już. Uwaga i... Wydech, wdech, wydech, wdech. Bardzo dobrze, łokcie szeroko. Pilnuj, aby nie były zbyt blisko siebie. Łokcie szerzej, wydech. Jeszcze kawałeczek. Wydech, dobrze nam idzie. Ponad połowa jest za nami. Damy radę, dojedziemy. Hop i hop. Świetnie. Bach, ok, połóż się. Ręce do boku. I z wydechem prostujesz nogi, podnosisz górną część ciała, opuszczasz i... Elegancko zostajemy, bo jest nam tak dobrze, wygodnie. Na koniec mam dla ciebie klasyczne brzuszki. Ręce na kark, wdech i unosimy tułów. Brzuch się zapada. Podnosimy tułów do wysokości dolnych kątów łopatki. Łokcie są szeroko na boki. Rozłożone, wdech. Wdech. Wdech, napnij brzuch. Przyciągaj żebra do miednicy. Fantastycznie. Zostało już nam tylko się porozciągać i wdech. Rozciągamy się, sięgamy jak najdalej tylko możemy. I teraz przetaczamy się na brzuch. Leżymy ręce na wysokości klatki piersiowej, troszeczkę bardziej z przodu. I odpychamy górną część ciała od maty. Spojenie łonowe dotyka maty.
Oddychamy, rozluźniamy ciało. Barki nisko, w głęboki wdech i wydech. Wdech. I wydech. Odkładamy nasze ciało na matę, spokojnie, powoli. Ja tutaj szybciutko się przyczepię. I teraz podnosimy całe ciało, siadamy na piętach, sięgamy daleko rękoma, oddychamy. I to tyle na dziś. Dziękuję Ci za dzisiejszy trening. Liczę, że spędziłaś ten czas fantastycznie, miło, dobrze i będziesz do tych zestawów ćwiczeń wracać często. Do zobaczenia następnym razem na macie. Pa!